Do potrącenia doszło około godziny 22.30 przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Biskupiej. Z relacji świadków wynika, że legniczanin szedł chodnikiem, by w pewnym momencie wbiec na jezdnię. Jedną z hipotez zakładanych i najbardziej prawdopodobną jest to, iż 40-letni mieszkaniec Legnicy wtargnął bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd i w wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. W ramach oględzin na miejscu poza policją pracował prokurator oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą znane po zakończeniu postępowania. Oczywiście zabezpieczamy dowody, została również zaplanowana sekcja zwłok. Po przeprowadzeniu wszystkich tych dowodów podejmiemy decyzję w tej sprawie. Dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok 40-latka okaże się, czy w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jak potwierdzili na miejscu funkcjonariusze, kobieta siedząca za kierownicą Mercedesa była trzeźwa.